Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej serii Co w polu piszczy. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Dworek w uprawie pszenicy ozimej pana Stanisława Kukułki. Jest to rolnik, który bardzo intensywnie współpracuje z naszym ośrodkiem zarówno w zakresie integrowanej ochrony roślin, jak też i w projekcie EDWIN, czyli sygnalizacji agrofagów. Dzisiaj gościmy tutaj naszego kolegę z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gdańsku, pana Mariusza Aniołę. Proszę Państwa, jesteśmy na tym polu tutaj nie bez przyczyny. Jest to pole, które bardzo ucierpiało w wyniku suszy rolnej w tym roku. Niestety ta susza się spotęgowała zarówno tym, że no, od kilku lat już mamy problemy z nierównomiernymi opadami w Polsce. Dodatkowo jeszcze ciepła, bezśnieżna zima spowodowało, że na tym polu ten deficyt wody był szczególnie mocno widoczny. Zobaczycie to Państwo na zdjęciach, którymi dokumentowałam ten stan w marcu i w kwietniu tego roku. Pomimo tego, to pole jest też takim dowodem, że prawidłowa agrotechnika, w szczególności tutaj to nawożenie, które było zastosowane, spowodowało, że te rośliny są w dobrej kondycji. Myślę, że to pole będzie też dobrze plonowało, ale tutaj właśnie było bardzo, bardzo duży nacisk położony na nawożenie dolistne w okresie tym suszowym. To jest problem nie tylko tutaj tego rejonu, to jest problem ogólnopolski, że niestety te problemy suszowe będą się potęgować. Oczywiście powinniśmy w rolnictwie inwestować zarówno w system retencji, czy też w system nawodnień w uprawach wrażliwych, ale taką najlepszą metodą jednak jest agrotechnika, która zwraca uwagę na to, żeby tą wodę w glebie oszczędzać, ale przede wszystkim to prawidłowe nawożenie. I na tym aspekcie nawożenia się dzisiaj skupimy. Poprosiłam kolegę, żeby Państwu opowiedział właśnie o tym, jak niektóre składniki wpływają na zwiększenie tolerancji roślin na warunki suszowe. Panie Mariuszu, jak chcąc zwiększyć tolerancję roślin uprawnych na suszę, na co należy zwrócić szczególną uwagę w nawożeniu? Jest kilka czynników, które mają wpływ, takich nawożeniowych czynników. Fosfor, potas, też jest azot, ale dzisiaj powiemy tylko o fosforze i potasie. Azot będziemy mieli z nim do czynienia nieco później, to znaczy, aby się dowiedzieć, ile tego składnika mineralnego jest w glebie, próbki pobiera się w okresie zimowym bądź wczesnowiosennym, kiedy jeszcze nie ma wegetacji i wyniki posłużą nam do określenia dawki startowej. Dlatego dzisiaj, a to jest koniec maja, początek czerwca, będziemy się powoli przygotowywali do analizy gleby na potas, fosfor, na makroskładniki potas, fosfor, które będziemy pobierali, próbki gleby będziemy pobierali w sierpniu, zaraz po zbiorach. Ale zanim zaczniemy mówić o tych dwóch składnikach, które mają ogromny wpływ na podniesienie tolerancji roślin na suszę, powiem tylko jeszcze o zrównoważonym nawożeniu, ponieważ takie zasady zrównoważonego nawożenia nas obowiązują. One obejmują czynniki ekonomiczne, czyli taką efektywność wykorzystania nawozów, obejmują swoim pojęciem też jakość tego plonu, ale także ujmują koszty środowiskowe. Chodzi o to, żeby poprzez zrównoważone nawożenie nie dopuszczać do skażenia wód gruntowych oraz wód powierzchniowych. Teraz przejdźmy do fosforu. Fosfor zwykle uważany jest jako składnik, wiemy o nim jako o składniku pokarmowym. Jest go bardzo dużo w DNA, jest go w współtworzy ATP, czyli coś w rodzaju takiego akumulatora, który gromadzi energię, a potem oddaje, jeśli jest potrzeba. Wiemy też, że on stymuluje rozwój systemu korzeniowego. Ale ciekawostką, mało znaną jest to, że w obecności fosforu system korzeniowy, komórki systemu korzeniowego stymulują takie geny, które powodują intensywne wydłużanie systemu korzeniowego w głąb. Efekt jest właśnie taki, że
ten system korzeniowy dociera do głębszych warstw profilu glebowego, o ile oczywiście nie ma tam podeszwy próżnej, bo to jest kolejny czynnik, który może nam ograniczać rozrost systemu korzeniowego w głąb. I to jest taka też ciekawostka, że parametr zwięzłości gleby, który jeżeli mierzymy go penetrometrem i pokaże nam 0,56 megapaskala, to jest to taki opór gleby, która ogranicza rozrost systemu korzeniowego o 50%. Także sama obecność fosforu może nie wystarczyć, aby nasz system korzeniowy tej pszenicy rozrósł się głębiej. Ale cóż się dzieje przy niskiej zawartości fosforu? Tu się okazuje, że stymulowane są geny, które powodują rozrastanie się, rozkrzewianie się systemu korzeniowego, czyli powstawanie dużej ilości rozkrzewień pierwszego rzędu. Efekt tego jest taki, że system korzeniowy jest płytki, za to mocno rozkrzewiony w płytkiej warstwie gleby. No i teraz wyobraźmy sobie, że ta płytka warstwa gleby wysycha z powodu suszy, nadmiernej ewapotranspiracji i roślina zaczyna cierpieć, prawda? Czyli brak fosforu istotnie wpływa na zmniejszenie tolerancji na suszę. Bardzo jest ciekawe to, że właśnie zasobność w fosfor powoduje wydłużanie się korzeni, a brak powoduje krzewienie w wierzchniej warstwie. Wynika to stąd, że fosfor jest bardzo mało mobilnym składnikiem pokarmowym. On się bardzo wolno przemieszcza w glebie. I rośliny, czyli jest go dużo, jest go więcej w wierzchniej warstwie, a mniej w dolnej warstwie gleby. I teraz rośliny w toku dziesiątek milionów lat ewolucji dobrały sobie takie geny, które poszukują fosforu tam, gdzie on jest, czyli w górnej warstwie gleby, a nie inwestują w te części korzeni, które sięgają głębiej, bo tam po prostu go nie ma. Tak się dzieje w przypadku, gdy jest niska zasobność w górnej warstwie gleby. I teraz potas. Potas wiemy, że on jest gromadzony w komórkach, odpowiada za turgor, czyli utrzymywanie wilgoci, otwieranie aparatów szparkowych, ale też on transportuje azot w formie saletrzanej do góry, tak? I brak na przykład azotu w postaci saletrzanej w glebie powoduje, że ten potas z kolei jest w mniejszej ilości pobierany z gleby. Czyli widzimy tutaj, że nie tylko jeden czy dwa składniki mają znaczenie dla rośliny, ale również wszystkie pozostałe, tak? One, musi być pewna równowaga, muszą być zachowane proporcje tych składników pokarmowych odpowiednie dla każdego gatunku. Potas również transportuje cukier do systemu korzeniowego, z liści. Powstaje w liściach ten cukier i jest transportowany do korzeni. To jest taka cegiełka budulcowa dla systemu korzeniowego. Jeśli potasu nie będzie, nie ma z czego budować się system korzeniowy, prawda? W związku z tym również to wpływa na tolerancję rośliny na suszę. Jak najlepiej sprawdzić zasobność gleby? Kiedy to powinniśmy zrobić? Najważniejsze, jak interpretować wyniki, które otrzymujemy z stacji chemiczno-rolniczej? Termin wykonywania, no to najlepszy jest właśnie po zbiorach, tak? Ale czyli żebyśmy przed sianiem nawozów pod korzeń, pod ziarno, żebyśmy wiedzieli, jaką mamy zasobność. Tak? No i w przypadku siania ozimin już we wrześniu, no to powinniśmy jak najszybciej po zbiorach tej pszenicy wykonać takie badania. Robimy je co 4 lata najpóźniej, najlepiej co 3 lata. Nieco więcej powiem pod koniec, jak to wykonujemy i takich istotnych rzeczach, które są ważne przy pobieraniu próbek. Ale otrzymujemy po analizie taki wydruk, taką tabelę, na której są liczby. To są liczby w miligramach na 100 gram gleby oraz wycenę, czyli ta wartość, która jest podana w liczbach, jest potem przez stację wyceniana. I mamy na przykład wartość średnią, niską, wysoką albo bardzo wysoką. I teraz
Istotne jest to przy właśnie zrównoważonym nawożeniu, ono opiera się na tym, żeby utrzymać zasobność na poziomie średnim i podawać nawozy w takiej ilości, jakie zabieramy z plonem, tak? Czyli skąd my to wiemy? My to wiemy z publikacji Jungu, zalecenia nawozowe. Za chwilę to Państwu pokażemy. I tak jak widzieliśmy w tej publikacji tabelę, która pokazywała jednostkowe pobranie składników pokarmowych około 55 kg fosforu, no to właśnie przy zasobności średniej możemy taką ilość wnieść z nawozami. Nie więcej, ani nie mniej. Jeżeli mamy niską wycenę, musimy dodać do potrzeb pokarmowych rośliny również tą część, która pozwoli nam uzupełnić zasobność gleby. Jeżeli z kolei mamy wysoką zasobność albo bardzo wysoką zasobność, możemy te potrzeby pokarmowe, możemy podać mniej tego nawozu. Tak? I wtedy roślina będzie sobie pobierała z gleby składniki pokarmowe. Tutaj dochodzimy do takiej bardzo istotnej, bardzo ciekawej i istotnej rzeczy, mianowicie na tym zdjęciu, pokażemy je w zbliżeniu za chwileczkę, widać drobniutkie korzonki włośnikowe. One od siebie są oddalone o niecały milimetr, nawet jeszcze dużo, dużo mniej. Dlatego, że roślina pobiera tak naprawdę te składniki pokarmowe i wodę właśnie przez włośniki. I one bardzo szybko wyciągają na składniki pokarmowe rozpuszczone w wodzie, ponieważ w wodzie jest ich bardzo niewiele. Większość z tych składników pokarmowych, które są tutaj wykazane w analizie, ona jest przyłączona do części mineralnej i organicznej gleby. I zasobna gleba ma tą zdolność, że jeżeli zostaną wyczerpane z wody, z roztworu glebowego składniki, to ma zdolność uzupełniania tego brakującego składnika właśnie z tego, co jest przyłączone do części mineralnej, tak, i organicznej. Przy glebie, która ma niską zasobność, jest dużo mniejsze przenikanie tej wody, jest mniejsze stężenie tych składników odżywczych. Przy z kolei bardzo wysokiej zawartości bardzo szybko się uzupełnia ten zapas, ale też są i duże straty. Też powstają antagonizmy między składnikami pokarmowymi. Na przykład przy fosforze, jeżeli go będzie bardzo dużo, to wówczas utrudnione jest pobieranie cynku. Także zależy nam na tym, aby utrzymywać poziomy zasobności na wysokości średniej, tak? Ma być to średni poziom. Tak samo to dotyczy wszystkich składników pokarmowych. Panie Mariuszu, gdzie się powinien zgłosić rolnik, który potrzebowałby pomocy przy pobraniu próbek, przy tym, żeby wykonać tą analizę gleby w gospodarstwie prawidłowo? Gdzie może Was szukać? Na stronie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gdańsku są telefony, kontakty do pracowników terenowych. Dla każdego regionu jest przydzielony pracownik i wtedy my przyjeżdżamy, informujemy, w jaki sposób można pobrać próbki, informujemy o cenach, wypisujemy zlecenie, doradzamy też, co należy, jakie badanie warto wykonać, interpretujemy wyniki. Wszelką pomoc od nas można uzyskać. Panie Mariuszu, czy są potrzebne jakieś specjalne, nie wiem, urządzenia? Coś musimy mieć do tego, żeby te próby pobrać w polu? No więc właśnie, tutaj udostępniamy takie laski glebowe, którymi się pobiera próbki gleby. Wciskamy ją po prostu do głębokości 20 cm. Obracamy.
glebę wrzucamy do wiadra. Staramy się takich nakłód zrobić około 20 na powierzchni nie większej niż 4 hektary, ale tak naprawdę zalecamy na mniejszych obszarach. Najważniejsze jest to, żeby była to jednorodna gleba, dlatego że zmieszanie do jednego wiaderka z 20 punktów i część będzie z gleby bardzo słabej, a część będzie z mocnej, daje nam średnią, która nam nie pozwoli ustalić nawożenia dla fragmentu pola, gdzie jest lepsza ziemia, i dla fragmentu pola, gdzie jest słabsza gleba. Wkładamy to do pudełka, ono powinno być pełne. My potem w stacji z tego pobieramy, suszymy, to jest mielone, pobieramy niewielki fragment gleby. I dlatego właśnie po zmieleniu, to jest oczywiście sypkie, trafia to do analizy. I na podstawie niewielkiego fragmentu gleby określamy potem nawożenie. Dlatego ważne jest, żeby zrobić to dokładnie, tak? I żeby zrobić to tak, żeby próbka była jak najbardziej reprezentatywna. Nie? Także proszę sobie wyobrazić, że taki fragment gleby decyduje o tym, jaki będzie nawożona na powierzchni 4 czy 2 hektarów. Czyli najbardziej zasadne by było opracowanie sobie po prostu planu pól, tak? I podzielenie to w taki sposób, w jaki potem jest planowany płodozmian. Tak, i najlepiej robić to, podobnie, tak samo, pobierać próbki co 3-4 lata, żeby móc je, tak, w podobnych punktach, tak, według tego samego planu. Tak, żeby móc potem porównać, bo wyobraźmy sobie, że na tych 20 nakłód jednego roku pobieraliśmy z 5 punktów, powiedzmy, gdzie była gorsza ziemia, a z 15, gdzie była lepsza ziemia, a po 3 latach zrobimy to odwrotnie, prawda? Więc będziemy mieli zupełnie inne wyniki, nieporównywalne. Mhm. Także to jest ważne, żeby pobrać tylko z jednorodnej gleby. Zostawiać te miejsca, które są wypaleniskami, tak, stamtąd wziąć osobno i tam osobny plan nawożenia utworzyć. Czy jest zasadne, żeby wykonywać szerokie badania, czyli nie tylko składniki podstawowe, ale na przykład jeszcze też przebadać glebę pod kątem występowania mikroelementów? Jak najbardziej, aczkolwiek nie ma chyba takiej potrzeby, aby, wyobraźmy sobie pole 100-hektarowe, tam będzie dużo próbek i dla każdego pola byśmy robili mikroelementy. Ja myślę, że ta gleba, której mamy najwięcej, ten rodzaj gleby, której mamy najwięcej i gdzie widzimy, że coś się dzieje nie tak, to faktycznie warto zrobić na mikroelementy. I tam mamy w dwóch wersjach, jest z borem, bez boru, tam jest też mangan, cynk, molibden, także takie istotne składniki. Oczywiście, że przy uprawie rzepaku warto zrobić z borem, bo jest to ważny mikroelement. Podajemy go wprawdzie dolistnie, ale dopiero wtedy, kiedy już tam ma kilka liści rzepak. Natomiast bor jest pobierany już od początku, tak? Już po wschodach, zaraz po wschodach jest pobierany bor. Bardzo wcześnie widzimy objawy przy dużym braku tego składnika. Także jak najbardziej wykonujemy, ale nie musi to dotyczyć wszystkich próbek i tak pokazuje praktyka. Możemy badać też próchnicę. Znam rolników, którzy na dużych obszarach robią badania węgla organicznego, dlatego że próchnica jest też takim magazynem, takim ogromnym magazynem składników pokarmowych, a jednocześnie ona sprawia, że nasze ewentualne niedociągnięcia dotyczące pH, ona w pewien sposób niweluje. To jest taki nasz bufor. Tak? Także jednocześnie też magazyn wody, tak? I to jest jednocześnie, tak, to jest ten jednocześnie magazyn wody, który ma takie istotne znaczenie przy suszy, tak. Proszę Państwa, dzisiaj tylko tak omówiliśmy bardzo pobieżnie temat badań glebowych. Będziemy chcieli dla Państwa nagrać taki już specjalny odcinek, na którym pokażemy, jak to wygląda technicznie, w jaki sposób wykonuje się w gospodarstwie na polu tego typu badania. I ten odcinek będziemy nagrywali po żniwach w tym roku, gdzie spotkamy się ponownie z Panem Mariuszem już w warunkach polowych, takich, które pozwalają na to, żeby pokazać, jak technicznie pobieramy próby z danego pola. Dziękuję bardzo.